Rozpoczynają Jastrzębianie od zagrywki. Łukasz Wiśniewski. Lotę, Śliwka, dobre przyjęcie. Semeniuk już tutaj popracowali blokiem Jastrzębianie. Janek Hadrawa, czy zahaczyło blok? Taka jest decyzja sędziów. Bloku i dobrze wybrał Glader i dobrze Smith. Skróty na Davida Smitha, Kamil Semeniuk. No już teraz tutaj nie miał większych problemów, miał tylko pojedynczy blok. Bardzo wysoki podrzut, no teraz było lepsze przyjęcie, no mogli coś zagrać środkiem, ale nie skończyli ataku. Semeniuk, sytuacyjna piłka, będzie kontra, Szymura na tym lewym ataku i znowu wyblok. I Kaczmarek, broni Szymon Biniek, dość miękki plas tam Szymury. Kolejna dłuższa akcja, Rafał Szymura na tym lewym ataku. No i mają punkt Jastrzębianie. Jak defensywnych nie zapominali, tak jakby chociaż w tym kontakcie Janek Hadrawa, gdzie ma być ustawiony, gdzie ma polecieć plas. A największe brawa za to ryzyko, właśnie przyjmując Jastrzębskiego Węgla. 17 punkt dla Jastrzębskiego Węgla. Lewy atak, Semeniuk, teraz dobrze blokiem Jastrzębianie i kolejna kontra Szymura. Zerwał ten atak, no nie wykorzystali. Kaczmarek, Szymura w punkt, teraz to przyjęcie. Stefan Błaje chyba też tam nie miał zbyt wygodnej piłki. Semeniuk atakuje, fałd. Trochę lżej, Szodzi tam wziął na siebie to przyjęcie, a Łukasz Kaczmarek kończy tę pierwszą partię. Hadrawa. Kaczmarek tam stanął do przyjęcia. Jeszcze tutaj Kuba Popiwczak dwukrotnie w obronie. Skoczyli tam blokiem do Norberta Hubera Jastrzębianie. No i jest kontra skuteczna Jastrzębskiego Węgla, która daje prowadzenie temu zespołowi. Juri Glader. Niezłe, niezłe przyjęcie Śliwki. Blockout i 23 punkt dla grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. I za moment wróci to Niut. Na drugą stronę przyjęć. Ależ tam się nadział na blok Łukasz Wiśniewski. Piłka setowa. Pornal. No i mają szansę na doprowadzenie do remisu. Janek Hadrawa. O, zagrywka jest kluczowa tutaj, w tej sytuacji. 24 do 24. Kolejna piłka setowa dla Zaks. Śliwka po taśmie. Dobre dogranie. Szymura, blockout. Uciekł spod tego bloku kędzierzyńskiego Rafał Szymura. Wiśniewski. No, kłopot z zakładnym przyjęciem. Kaczmarek atakuje, fałd. Ale chcą to sprawdzić, bo być może to był atak po bloku. Trochę lżej przyjął Fornal, Szymura atakuje, fałd. No sprawdzą, bo cóż mają do stracenia. Cywny serwis. Derwa Bord. No i flot finale tutaj nie zrobił większej szkody. Łukasz Kaczmarek skutecznie na tym lewym ataku. Rozbić dłonie blokującego po raz kolejny. Tomasz Fornal. Dobra, mocna zagrywka, 121 na godzinę. Bardzo wysoka piłka na lewy atak Semeniuk. I kontra Jastrzębian. I zablokowany przez Davida Smitha. Kaczmarek. I przechodzi piłka na drugą stronę. I to jest as serwisowy. Sprawa z pola serwisowego. Hadrawa. Dobre przyjęcie Semeniuka. Już cała akcja nakręcona od razu tym przyjęciem po stronie Zaksy. Juri Glader, ale przyjął Semeniuk i to niemalże w punkt. Kaczmarek nie trafia w boisko. 22 punkt mają Jastrzębianie. Mocna zagrywka, ale perfekcyjnie tutaj Erik Szodzi. Druga linia zablokowany. Kaczmarek przez Terwa Portiego. Jeszcze tutaj Jastrzębianie. Poszły taktyczne. Najniższy na bloku pojawił się naprzeciwko Kaczmarek. Nie było widać niskiej strefy. Juri Glader, cała seria dobrych zagrywek. Przyjął Semeniuk, krótka. David Smith, Marcin Janusz.
Lot Fornala trochę szarpnął tam Tomek, Hadrawa wyrzucony i brakuje asekuracji w tej akcji drużynie Jastrzębskiego Węgla. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrywa seta trzeciego, 25 do 23.